Dzień dobry, moi drodzy. Witam was ten piękny, ulewny dzień. Moja radość jest niezmierna, że się w końcu rozpadało trochę, bo dzisiaj z przerwami pada od rana. Jutro podobno też ma padać, więc może coś uda się znaleźć. Na razie mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj nie udało mi się nic znaleźć, ale przyjechałem sprawdzić, czy jest taka szansa. Ale wydaje mi się, że od dzisiejszego deszczu ziemia trochę nasiąknie. Jakimś efektem nas obdarzy. Może akurat nie w Otominie, w którym dzisiaj jestem. Postaram się w weekend wybrać do Kartuz na moje czerwone koźlarze. Mam nadzieję, że już wyrosły. Tutaj miałem też kilka takich miejsc w Otominie, gdzie rosną brzuski, ale niestety nie udało się. Chcę jechać też zobaczyć na kurki. Raczej w wierzchniej warstwie może udało się tym grzybkom rosnąć. Ja tu już jestem tuż samochodu. Deszcz pięknie pada. Przestanę chwilę mówić, to może usłyszycie. O, słyszycie? Ja zawsze w pracy i do znajomych stosuję taki tekst, jak deszcz pada, mówię do nich cicho. Oni się zawsze pytają, co? A im odpowiadam, słyszycie? Ale co? Dwie grzyby rosną. Dla mnie to fajny tekst, mi się podoba, im nie wiem. Może niekoniecznie. Dobra, będę kończył. Ale pogoda piękna na grzyby się robi. Powoli będę kończył. Będę prosił o subskrypcję, lajkowanie i zaglądanie na mój kanał, bo na pewno on będzie o grzybach, z grzybami, czasem bez nich. A tymczasem dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem z grzybami.